Okej, okay, witam, zagrajmy w Dead Space. Jej, więcej potworów. Będzie fun! Okej, okay, teraz tak na poważnie. Podchodziłem do nagrywania tego rozdziału jakieś 3 razy. I jego problemem jest to, że właściwie nic ciekawego się podczas niego nie wydarzy, dlatego nie miałem kompletnie nad czego się nabijać. Tak naprawdę, zatem postanowiłem nieco przyspieszyć to wszystko i praktycznie zgnieść do jednego znaczy odcinka. Dlatego też, tak, cały rozdział będzie się zawierać w jednym odcinku, w którym to będziemy wystrzeliwać asteroidę. Wiecie, czego ta gra dawno nie miała? Tak naprawdę dawno? Strzelania w hordy potworów. Bo tylko to właściwie ten etap oferuje. Cały zasrany czas. I tak, no, naprawdę nie wiem, o co chodzi z tym etapem, czemu tak uważam go za taki nudny, ale po prostu niczym się nie wyróżnia. Gra po prostu rzuca wam potwory i rzuca wam potwory i to właściwie tyle, jeśli chodzi o rozrywkę. Jakkolwiek wątpliwa ona tutaj jest. I tak, jej, fun, Dead Space, strzelanie, potwory i takie tam. Jest bardzo ciekawe. Ktoś musiał mieć dużo zabawy robiąc ten właściwy segment. Kapitalna sprawa. Spójrzcie na te ruchy. Spójrzcie na to, jak żrą mnie potwory i. Ach, mój Boże. Tutaj chyba gorzej mi nadszło niż w poprzednich sesjach. Coś mi tak się zdaje. Pewnie dlatego, że ten etap ma zły wpływ na mnie. Pamiętacie ten etap z kolejką na początku gry w jakimś pierwszym czy drugim rozdziale? W którym nic się nie działo, kiedy po prostu jechaliście na drugi brzeg? A gra nam to ulepszy, bo będziemy walić w te zasrane, mięsne pulpety. Okej, gro, serio. Nagle widzimy w ogóle niezakrwawioną, w idealnym stanie kobietę, której brakuje Isaacowi. I wcale to nie wiąże się z tym, że była wzmianka na gdzieś tam w początkowych partiach gry o tym, jak członkowie załogi mieli tutaj halucynacje i tym podobne rzeczy. Tak, ona na pewno żyje, prawda, gro? Tak, to był świetny pomysł na taki zwrot akcji. Teraz musimy się bawić w Tower Defense, właściwie w Nicol Defense, czy cokolwiek. Co także jest dosyć nudne. Ech. Czy oni naprawdę się chociaż starali, czy twórcy gry na moment chociaż usiedli obok i pogadali o tym, co mogło zmienić w gameplayu? Bo jeśli to była ich najlepsza próba na urozmaicenie rozgrywki, to nie wyszło im za dobrze, naprawdę. Pamiętacie respawn, wiecie, ten zabieg, którego gra kompletnie nie stosuje? No, teraz go poznacie. Bardzo, bardzo często. Please tell Dawn and the kids that I love them. Oh God. Wiesz, że statek miał kapsuły ratunkowe, right?
Patrzcie na to, mamy czwarty poziom komienzonu. Co to oznacza? Więcej blachy. Beacon's on its way. All functions normal and broadcasting wideband. Now we just have to hope somebody's listening. I'll position the array receiver. I thought I saw my brother again. He waved to me, like nothing was wrong. Okay. I should be able to leave this channel open. What? The comms array receiver isn't responding. Isaac, can you get back to the bridge? We need that array online or we can't receive signals from anyone responding to the beacon. Dobra, zatem wystrzeliliśmy w wielgachną asteroidę w kosmos z nadajnikiem i to ma jakimś cudem sprowadzić nam pomoc. Ale oczywiście, żeby nie było tak szybko, no oczywiście gra musi nam wrzucić jeszcze jeden z tych cudownych kwarantannowych pokojów. Właściwie zauważyłem, właśnie uświadomiłem sobie, jaki mam problem z tym poziomem. To po prostu wtórność i wtórność w tym znaczeniu, że po prostu w poprzednich etapach gra dokładała nam jako takie nowe cechy, po prostu rzucając nam albo nowych przeciwników, albo nieco nową mechanikę za pomocą tych kwarantan i innych pierdół. Jednak tutaj to po prostu narasta. W każdym razie, na szczęście koniec tego poziomu. Naprawdę, był on nudnawy. Nie mam zielonego pojęcia, jak można było zrobić coś tak nudnego. Był trochę za długi, jak na mój gust. I dlatego może taki uciążliwy tą nudą, tą wtórnością. Tą sztampą, która narasta po prostu niczym kula śniegowa od początku gry. Niemniej jednak to było na tyle, jeśli chodzi o ten rozdział i tak, w następnym wracamy się znowu na pokład. Jej. Na mosty kapitańskie znaczy. To. Do tego jej. Trzymajcie się.